Siema, siema, SnowRunnerzyści. Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. 35. odcinek z Trybu Trudnego. I na starcie od razu będzie akcja. Będzie akcja, no bo w ostatnim odcinku miałem tutaj zadymę. Jak widać zresztą, towar pływa. No i muszę go tutaj wrzucić. Ej, a? O. No nie. Może i lepiej nawet. Może i nawet lepiej. O, bo tą stroną będzie chyba... Chyba lepiej. Chyba będzie lepiej, zobaczymy. No dobra, nogi poszły. Oj, wyciągnie z tej rzeki? Wyciągnie! Ale mu to ciężko idzie, ja cię kręcę, no tak, wiadomo. W końcu to jest... W końcu to jest... W końcu to jest ruski podnośnik, on jest słabszy od amerykańskiego. No, 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 i co? Podniesiesz? Słabo to mu idzie. Powinien jeszcze zrobić szybsze obracanie, nie? Patrzcie, jak długo trwa obracanie metalowych belek. No jeszcze się trzyma. Ale coś mi coś mi tu śmierdzi zaraz jakąś glebą. Zaraz coś mi tu śmierdzi, że coś tu zaraz powywraca się. Czekajcie, a to ja może sobie zostawię na ziemi. To sobie zostawię na ziemi. Nie. Ale kombinatorstwo normalnie. A? Szybko załaduj. Dobra. Okej, tu będzie dobrze chyba. Jest! Jest dobrze. Chyba jest dobrze. Jeszcze tak stoję tutaj. Ale się nie przechyla, dobra. Dobry znak. No. Tak jest! Jadymy! Ej, ej! Było blisko, nie? No! To mi się podoba, o to chodzi! Oj, 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 to nie będzie łatwy wyjazd, bo to są pieńki. Pieńki, ja mam długą przyczepę, a jak nie pieńki, to z kolei górka. Ale czekajcie, chwila, moment, to jest Azow. To jest Azow, on powinien
Tak jest, to jest Azov. Tak jest. Yeah! O, jeszcze jeden etap? Aha! To może by tak jeszcze, wiecie co? To może by tak... tego tutaj zabrać stąd? Tylko tak podjechał tam pod górkę. To mnie i tak krokodylkiem będę musiał przyjechać z cysterną. Ale tam bym podjechał kawałeczek, tylko kawałeczek. Bym sobie na linkę złapał tą paneczkę. Dawaj Anka, dawaj. Przez górkę tylko przejedź. Przez górkę i tu w lewo, dawaj. Jest, dobra. Ja ją sobie tak pociągnę, bo ona tutaj mi strasznie, to znaczy strasznie się tym razem się strasznie przydała, nie? Ale już więcej tutaj nie zamierzam takich akcji robić. W tym miejscu. Aj, no gładko poszło. Aha, właśnie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, jaką tą maneczkę. O, żeby ona mi się nie wypierniczyła. Dobra, jedziemy. Silnik włączony, zaraz silnik gdzieś nie padnie. Dobra, niech padnie, nieważne. Nie, czekaj, nie tędy. O, damage. Ojej, no ja tego, Azova mam tutaj tak pierdykniętego, bo on przecież łódź podwodną robił. Yellow Submarine, ja go chyba na żółto muszę przemalować, nie? Yellow Submarine to była w ostatnim odcinku. No, będzie trzeba go na żółto chyba machnąć. Dobra, silnik już padł w Ance i jedzie wolniej. Ale powinien go tam dociągnąć, no chociaż do tej przyczepy z Beną. No. Ja ją chyba tu zostawię, bo mi to strasznie długo zajmie. Chociaż no jak teraz to będę musiał i tak... Chociaż przyjechanie tu krokodylkiem szybciej zajmie niż ciągnięcie. Patrzcie, jak ona o wiele szybciej jedzie bez ANK, nie? Mógłbym przelać troszkę paliwa, no ale ta ANK, no to... To przeleję 100 litrów, to nie wiem, czy do przyczepy dojadę. Nie, wolę na bezpiecznego. Koniec tutaj przyjadę z tymi zwiertłem i będzie ok. Mission accomplished. Właśnie, zaraz, bo tam jest jeszcze misja z przyczepą. To ja może wezmę krokodyla, stawię mu cysternę. W ogóle tu można przejechać tędy, ale to jest taki niebezpieczny kawałek, że
że Azowem dam radę. Z pustą przyczepą powinienem dać radę. Znaczy, dać radę, można tędy przejechać bez problemu. To znaczy, można tędy przejechać, ale biorąc pod uwagę ostatnie akcje na odcinku, no to troszkę tu podejmuję ryzyko, tym bardziej, że już uszkodzenia. Aha, dobrze, tu. Dobrze, dobrze, tędy, dobrze. No, Azow. Mi tutaj nie wymyślaj. Oj, wolno skręca. Nie no, Azow ma małe, niskie zawieszenie. Będzie trzeba, słuchajcie, będzie trzeba zrobić jeszcze parę kontraktów. Nazbierać kasy. I rzucić się na ten Amur i tam po prostu machnąć Azowa, Zixa. Będzie trzeba machnąć Zixa. Że tam naprawdę potrzebuje kasy sporo, żeby tam... Tam jest akcja, że tam trzeba odblokować przejazd, nie? Dość troszeczkę, za przeproszeniem, upierdliwa akcja z tym przejazdem. A później po Zixa to już nawet scoutem można pojechać, nie? No ale ten Azo w wielu miejscach tam po prostu będzie miał... No problemy, bo niskie zawieszenie ma. On tam w tym niebieskim śniegu będzie mielił na kłodach, będzie się zatrzymywać. No proszę, przyczepa z drewnem. No i tu całkiem ładnie poszło. Z powrotem chyba też tędy sobie przejadę. A właśnie, ciekawe, czy ja krokodylkiem w ogóle tu dojadę. Bo ja krokodylkiem, jak założę sobie cysternę, ja muszę do garażu przyjechać, ja nie chcę go polować. Ale tam mam jeszcze, na jeziorze mam jeszcze Forda. I Fordem mogę tam podjechać na stację, czy tam nawet do cysterny. Z cysterny chyba ta karnistrz nie zatankuje. Bym musiał, nie pamiętam, ale... Zawsze mogę pojechać do cysterny, zatankować się i na tego... przetankować się na tego krokodylka, nie? To też dobrze by było tam... To może inaczej, bo ja tutaj kombinuję za bardzo. Pojadę sobie, jak już porobię kontrakty na tych, to najlepiej by było zatargać sobie te przyczepy, które jeszcze mają trochę paliwa, tutaj pod garaż. Albo w zasadzie tak przetankować się do jednej cysterny takiej i jedną cysternę taką dużą zwieść tutaj, taką, żeby w jednej cysternie było tam 5000 litrów, postawić pod garażem, zatankować sobie z 3 ciężarówki na maksa i potem z 3 ciężarówkami na maksa zatankowanymi przeskoczyć na kolejny region i wtedy już na starcie mamy darmową ropę, nie? Jeszcze do tego plus ropę, którą mamy na danej mapie, nie? Ale powiem wam, że jak tak ten Michigan ogarnę, to nie wiem czasem, czy nie pójdę od razu na Tajmir. Bo na Tajmir będę miał do rosyjskich ciężarówek wszystkie te modyfikacje. Będzie, kurczę, już teraz bym mógł pojechać na Tajmir po modyfikacji, tylko że z jednej mapy tylko bym pościągał. Musiałbym jednego... Coś bym musiał przerzucić na Tajmir, żeby zrobić tam to skanowanie terenu. Może na przykład Tajgę bym przerzucił na Tajmir. Tajgą bym zrobił skanowanie terenu, podblokowywał mapy.
Zabrałbym sobie jakiegoś skauta, żeby poznajdywać wszystkie te modyfikacje. No i cześć. Wtedy bym najlepszy silnik, nie? Do Taigi wysokie zawieszenie, wtedy Taigą bym mógł sobie pojeździć częściej, bo na razie Taiga stoi, a Taiga przecież świetna ciężarówka. Jest bardzo dobra ciężarówka, ale no stoi. Ale też powód, dlaczego stoi, dlatego, że ono ma załadowaną teraz cysternę. Znaczy załadowaną, tam dużo jej nie zostało w tej cysternie, ale ma trochę tam paliwa. Ja ją muszę... no... muszę przelać te paliwo i dopiero będę mógł zdemontować tą cysternę i czymś to się pojeździć, a tam chyba ze 100 litrów zostało, ale te 100 litrów rzucę tu na te gazowa, nie? Czyli już będę miał tą Taigę taką już do pracy, tylko że ona do pracy, ona ma za niskie zawieszenie, za małe opony i ona gorzej się będzie spisywać jak tutaj kolega Azow, nie? Więc dopiero jak wymaksuję Taigę na najlepsze opony, najwyższe zawieszenie, najlepszy silnik, dopiero ona będzie taka na fest. Tak, że będzie można nią śmigać sobie elegancko po Alasce. No i na pewno będzie o wiele szybsza niż Azow, nie? Więc... mówię... no... będzie trzeba ją zaraz tutaj do pracy zaangażować. No dobra. Wiertło. Jedno wiertło muszę dowieść. No, elegancko. Tu w zasadzie, wiecie, po drodze mam czasówkę. Może sobie czasówkę jeszcze, wpadnie mi 1000. Ale nie, bo muszę Azowa zatankować. Dobra, to nie. Jest. Jest, wiertło. Pięć slotów. Wiertło ma 5 slotów. Chociaż nie wygląda, bo tu trochę miejsca jest, ale 5 slotów. No już się Magic Hour robi, czyli magiczna godzina do fotografowania. Takie słoneczko czerwone, fajne. Aha, to było z premedytacją. To z górek tak można bardzo oszczędzać paliwo, nie? No, za niska ta Taiga jest. Ewidentnie, większe opony, większe zawieszenie. Ale chwila, moment. O, a nie podłączę teraz. Chciałem od razu naprawić tego Azowa. Czekajcie, czy ja podłączę tą przyczepę, czy nie? Podłączyłem, dobra, ale super, dobra. A zawrócę z nią? Tak z trudem może się uda. Uda się. Pięknie. No to będzie naprawianko. Będzie paliwko, wszystko będzie. Napraw.
O dobra. Do tanku. No i elegancko. I cysternę będę mógł już z nią się pożegnać. Tajga będzie bardziej do użytku. A krokodylka, na krokodylka cysternę czasne i krokodylek będzie do włożenia. Chociaż krokodylek to ma tylko 900 litrów, trochę mało. A tutaj ile tam? 1800 litrów wchodzi chyba? Ale mam jeszcze Caterpillara gdzieś. Aha, na tym, na murze. No i tam mam pełną cysternę. Chyba. Właśnie, ja mam Caterpillara. Zawsze to na murze mogę podciągnąć na linkę takiego Azowa i nie muszę mostów naprawiać, nic nie muszę robić, tylko będę sobie z cysterną będę przez rzeczki sobie przejeżdżać Caterpillarem, nara. O, ale to jest dobry pomysł. Na murze sobie wezmę jednego z X-a i Caterpillara. Wezmę sobie z długą przyczepą i Caterpillarem będę przez te rzeczki go przeciągać. Tego sobie na łańcuchach zrobię. To jest pomysł. No i to tak niby blisko, a jednak jakby nie patrzeć, słuchajcie, spory kawałek tutaj już jadę, nie? Co to za nieaktywny trójkącik? Czemu to na żółto się pojawiło? Też zadanie. Może dlatego, że teraz mam aktywne zadanie. Wolny ten Azów, przydałoby się. Dałoby się z X, no, ale muszę trochę zarobić. Nie będę sprzedawać ciężarówek, bo to ja mam teraz. ANK Taigę, dwa Azowy, Caterpillara, Forda 750, Krokodylka. Taki z X do paki by się przydał. Ale na trybie trudnym zrobić ten... zarobić z X-a, no nie jest łatwo, nie jest, nie? Ale Piotrunia zrobił. Hardzik pewnie też zrobił, na pewno zrobił. No to można, nie? Aha, właśnie, mam newsa. Mam newsa. Jakby... Szymon... Puszkiewicz oglądał, to dzisiaj byłem zamówić koszulki i na 6 po majówce będą gotowe, na 6 maja, więc jak będę wysyłać, to chyba czwartek albo piątek, to powinny być tak na 7, 8, może 10 maja, w każdym razie w maju dla Szymona, dla Karoliny przyjdą koszulki. Również zamówiłem jedną 28, co prawda rozmiar, ale to jest taka 28, która jest wielkości 34 z innej rozmiarówki, więc powinna być dobra dla Jacka, bo Jacek mi pisał, czy odpłatnie można by było dla mojego syna 32. Ja mu tam odpisałem, że słuchaj, damy radę. No i damy radę, jest zamówiona koszulka, więc tam jak przyjdzie, to tobie też wyślę dla twojego syna. Bo ty już mi tyle razy tam powpacałeś, że wiesz, że mówię, a jak jeszcze dla syna, razem będziecie tak fajnie, to mówię, spoko, nie? No i jeszcze jedna koszulka, słuchajcie, leci dla Ciastka, bo Ciastek ma pierwszy design, tak prawdę mówiąc, z większym logo, jeszcze z takim kwadratowym obrazkiem i będzie miał ten nowy design, tylko w kolorze niebieskim i na plecach jeszcze napis moderator Ciastek. Ciastek chciał z taką
żeby był moderator ciastek, no to taką koszulkę mu też zamówiłem. No i te koszulki będą pocztą do was lecieć, no nie wiem, 6. Zobaczę, jak to wyjdzie, bo jak kiedy będę miał czas odebrać, kiedy podjadę na pocztę, bo to też wiecie, tak albo przed pracą zawsze, albo jakoś po pracy, a to dzieciaki ze szkoły odebrać, a tego, więc to też tak nie mam, na 100% nie mogę powiedzieć, że co zrobię. Dla bezpieczeństwa powiem, że postaram się jak najszybciej, nie? No i co, i tu już taka, no tu dam mu niski. No i z takim ładunkiem już, aha, bo tu jest tak pod górkę fajnie. No nie wiem, czy nie zmienię trasy zaraz. Dobra, jadę stąd. Jeszcze blisko drzewa, nie? To ja zaraz coś przydzwonię. Nie jadę tamtędy, pierdziele. I znowu ciemno. I znowu pewnie będę miał jakąś przygodę. Tak nie bawię. Tu na spokojnie pojadę tą samą trasą co wtedy. Czy co, w tą samą trasą? Tą samą trasą co jechałem. O ile coś pojechałem? No troszkę źle. Kręcisz? Nie kurczę, blade pieniek. No nawet dwa. O, tam więcej ich jest. Uff. Dobrze się, że tam gdzieś nie zablokowałem. Dobra, tu tędy pojadę pięknie, ładnie. A spokojnie. No, problemy Azowa, no. Powinien pójść. Drugi bieg. Trzeci. O, drugi. Part. No i na czwórce, dobra, już. Go. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, bo ja mam jeszcze jednego Azowa na Wyspowym Jeziorze. Może tam jakiś kontrakt sobie jeszcze zrobię. Tam jeszcze mam coś do porobienia. Tam jeszcze mam cysterny. Czemu nie? Tylko że tam mam Azowa z tymi oponami jeszcze terenowymi. A propos, słuchajcie, akurat niedawno wrzuciłem odcinek 10 z Mafii i tak sobie zerknąłem, że mam 65% już gry zrobione. Czyli ja tam podejrzewam, że fabułę się szybciej zrobi, bo tam są jeszcze plakaty Playboya do odblokowania, jeszcze coś tam. No ja tam tego nie będę odblokowywać, tylko fabułę chcę zrobić całą.
To podejrzewam, że do 20 odcinka pewnie będę miał Mafię dwójkę skończoną całą. I słuchajcie, info takie. Sniper Elite 5 wchodzi 26 maja. Już jest do pobrania w Game Passie tam z 280 megabajtów. Taki preview, nie? I od kolejną serię, to znaczy serię z trybu trudnego, cały czas serię robię sobie, bo lubię SnowRunnera, my favorite game, ulubiona gra, więc seria z trybu trudnego cały czas będę ją kontynuować, tym bardziej, że to jest seria, która nie ma końca, tak prawdę mówiąc, że tu jest tyle jeżdżenia w trybie trudnym, że matko. Ale oprócz tego ja na przykład wiecie, że jeszcze drugą serię sobie robię, czyli Mafię dwójkę, nie? No i tak postanowiłem, że jak Mafię dwójkę sobie skończę, to zrobię sobie serię z właśnie tego Sniper Elite 5. I no mi się na przykład Sniper Elite 4 podobało, jak tam strzelałem Niemcom w kask, jak tam te kule tak nie, ten przechodziły, no bomba. I powiem wam szczerze, że no od 26 maja lecę ze Sniper Elite, nie? Sniper Elite 5. Dobra, pyk. I co, kolejny etap? Jest, 11 tysięcy. Opłacało się. Dobra. Uj, dawać mi tutaj wyspowe jezioro. Jest. Jest i on. Jest, Azov. Dobra, i co tu jest do roboty? No trochę jest. Tu mamy na przykład most. Owca samochodów. No muszę podjechać do tego mostu, ale dobra, to ja sobie wezmę tutaj, gdzie... To co jest bliżej, to sobie odpalę. No, ten bez podnośnika taki bardziej mobilny się wydaje. I bez długiej przyczepy. Dostarcz na parking myśliwego. A która to jest misja? To jest łowca samochodu. A ja nie, a tu jest... Jakieś wczasy tu są do zrobienia. Domu rolnika. Aha! Aha! Wiem, gdzie gościu jesteś. Hehehe. 300 litrów starczy na ludzie. No ewidentnie, do dłuższych przyczep to ZX, nie? Chociaż on tam ma chyba tylko wysokie siodło. O, tu będzie cały czas rura. Do linoleum wiśnięta. Czy rura, pedał do linoleum. Chociaż to jest
rosyjska ciężarówka. Pedał będzie do podłogi z blachy. Słabo skręca, to ja sobie tak na tędy przejadę. Dobrze by tu było jeszcze skręcić na chwilę w las. Bo tu jest modyfikacja. Ja tej modyfikacji za bardzo no, nie chciałem się pakować po tą modyfikację Fordem 750, no bo on ma tylko dwie osie i było ciężko. I troszkę się tak poprzykopywałem i mówię, no nie, nie robię. A tu bym mógł, no bo tu jest, jakby nie patrzeć, 4 osie, 8 opon, no ale terenowych, a nie błotnych, więc tak. Zdolności w błocie dobre. No i zobaczcie, tu już dojeżdżam, tu by trzeba było w tym miejscu tu pojechać. Tu i tędy przejechać z powrotem. No. Nie wiem, czy to wyjdzie. Ja tu mam tylko jedną ciężarówkę. Może się okazać, że troszeczkę się przykopię. Się przykopałem. Jeny, to samo co z Fordem. A dobra, poszło. Dobra, tu przez te bagienko ładnie poszło. No i to by było na tyle tego ładnie. Tego się obawiałem, że tu będę musiał każde drzewo się... Kan marszalem na tych wielkich, błotnych oponach, to ja bym tutaj spokojnie, na luzie przyjechał, no ale... Albo tajgą na błotnych oponach. O, dobra, ale tu już jak dojechałem, tu jest taki, o... Takie jakby... Jest troszkę lasek, troszkę takiej ziemi zwykłej, to tu już można... Tu już można normalnie sobie pojechać. Jest modyfikacja. Dobra, do czego? Silnik do Forda 750, ale to jest ten słaby silnik. A do Apache Chevrolet też. Ale ja Apache nie będę kupował. O, i tam jest, może przyczepę sobie zgarnę, się naprawię. Dawaj, tutaj na tym. Po gruncie. Po trawce, o. O, te piękne. No z tej strony o wiele łatwiej było przyjechać. No, ej. Jak za daleko? No. No i pyk.
O, tu już będzie lightowo. Alinkę, gościa, cyk i rura, nie? No nie patrzcie, jest tam amator pływania. Aj! Glitch. Był glitch, czyli taki lekki bug. Lekko uderzyłem, a mnie przechyliło, nie? No, panie Azow, ciśniemy z gościem. No, to nie skręca, no. No nie w zasadzie czekajcie, sobie jeszcze włączę, o. Bo w nocy fajnie wygląda. Włącz silnik. Brak paliwa, no trudno to się. Pociągnę cię jak... No, pięknie. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra mi, dobry mission. Dobra misja, no. A właśnie, właśnie, czekajcie, bo ja zapomniałem. O, po focie zrobić przecież. Tyk. Zapomniałem. Dobra. Oj. Zbliża się 45 minuta, ale nie no, ja już to zadanie skończę. Ja już skończę to zadanie, bo tutaj mam jakby nie patrzeć kawałek tylko prostej. A ja bym przytulił siano z tego kontraktu. Dobra, wieża obserwacyjna. Czyli jeszcze taki kawałeczek został tutaj do bramy i potem w prawo, w lewo. Jest. I mission done. Mission accomplished. No, ale wiecie co? Pierwsze primo, ultimo. To jadę poodblokowywać to sobie z Michigan. Pojadę na Tajmir. Tam sobie porobię bramy, wszystko i tak dalej, zdobędę sobie modyfikacje wszystkie. Odblokuję sobie Dona, Tuzy. I ten.
I jednego na pewno sprzedam tu za. To on się może przydać jako jakaś taka cysterna albo coś takiego. Chociaż donia na tym podwyższonym zawieszeniu robi robotę. Tylko te podwyższone zawieszenie to też wiecie, to tam jest nie tak łatwo. Ale w zasadzie mógłbym skauta na Wisconsin sobie wysłać. Tam bym mógł sobie pojechać A czekajcie, czy ja go nie sprzedałem? Jak on się nazywa? Nie Twinster, tylko TS 5600 Transtar? Nie Transtar. O jeden, zapomniałem jego nazwy. W każdym razie jest na Wisconsin. Mógłbym go sobie sprzedać. Chyba, że go sprzedałem. Nie pamiętam. Ale to łatwo sprawdzić, wystarczy na mapkę zerknąć. No i dobra, elegancko. Mission accomplished. No dobra, bo musimy tu wjechać. No. Jest! 1500 dolarinio. Dobra, moi drodzy. Jak tam wyszło? No, prawie idealnie. Dwie minutki poza czasem, spoko, jest git. Dobra, słuchajcie moi drodzy, to był 35. odcinek z Trybu Trudnego, mam nadzieję, że wam się podobał. Z tej strony Rizrox, do zobaczyska, cześć, siema, yo!